Banki zaczynają rywalizować o klienta detalicznego, rywalizować różnymi produktami, bo to są i lokaty, i depozyty, i kredyty, zwłaszcza kredyty hipoteczne, i pożyczki, a szczególnie duża ekspansja, silna ekspansja jest na rynku kart kredytowych. Klient, tak zwany klient detaliczny, jest względnie bezpiecznym klientem, dlatego że łatwo jest go windykować, czyli w razie jakichś problemów czy sytuacji ze spłacaniem łatwiej jest go zwindykować na przykład niż wielkie przedsiębiorstwo, wielką firmę. Banki konkurują generalnie o jedną grupę, bezwzględnie i brutalnie konkurują, grupę, która nazywa się VIP. Klient Very Important Person, klient, który jest bogaty w miarę, który ma stałe dochody i to jest tak zwany klient śmietana dla tych banków. One rywalizują tego klienta, ale tych klientów jest bardzo mało. A z drugiej strony mamy klienta, o którego też walczą, to jest z kolei klient masowy. To, co jest typowe dla polskiej bankowości, że jest dosyć duży segment ludzi, którzy nie mają, w ogóle nie korzystają z usług bankowych. Różne dane są na ten temat, między 20 a 30% to są ludzie, którzy nie korzystają z żadnych usług bankowych i banki również starają się tych ludzi pozyskać. Oni są nieufni, oni są nieprzekonani, że bank jest dobrym źródłem trzymania pieniędzy, zarabiania na pieniądzach. Wiele banków zaczyna poszukiwać możliwości wejścia na ten segment klienta, który w ogóle nie korzysta z żadnych usług bankowych. Konto to jest początek współpracy klienta z bankiem. Masz konto, jeżeli masz konto, to jesteś już bardziej wiarygodny, nie jesteś człowiekiem z ulicy, masz konto. Jak prowadzisz to konto, to są opłaty za prowadzenie tego konta, czyli już są stałe opłaty, czyli przewidywanie możliwości stałych opłat. Jeżeli masz konto, to do konta ci proponuje bank usługi, możesz mieć kartę, możesz mieć ubezpieczenie, możesz wziąć kredyt, ale musisz mieć konto, bo konto identyfikuje klienta, czyli pozwala na identyfikację klienta. A po co jest potrzebna identyfikacja klienta? Bankowość wraca dzisiaj do swoich klasycznych korzeni, a klasycznymi korzeniami bankowości jest to, żeby zarabiać przy jak najmniejszym ryzyku. Małe ryzyko oznacza to, że ja muszę bardzo dokładnie rozpoznać klienta. Otwarcie konta to jest właśnie swoistego rodzaju rozpoznanie klienta. Kim on jest, jakie ma źródło dochodów, jak pewne są te źródła dochodów, jaką ma wielkość rodziny, no ja go poznaję.